Karolina Miller, studentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, wywalczyła brązowy medal w Pucharze Europy Seniorek w judo, które odbyły się w Dubrowniku. Startująca w kategorii do 70 kg Polka w pojedynku o brązowy krążek w pięknym stylu pokonała Rumunkę Serafinę Moskalu. Sam wynik Kaili jest to na pewno ogromny sukces, trzecie miejsce w Pucharze Europy, ale rzeczywiście cieszy ta wygrana z Rumunką, tym bardziej, że z tą Rumunką przegrała w Zagrzebiu w tym roku i teraz bardzo szybko sobie z nią poradziła, świetnie ułożyła ciało i walka trwała kilkanaście sekund, więc to jest na pewno ogromny sukces, że wygrała na dzień dzisiejszy z wyżej notowaną zawodniczką. Karolina jest studentką Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, więc przygotowujemy się na obiektach AWF i jest, które bardzo mocno wspiera nasz klub uczelniany. No i też Karolina jest stypendiami czy innych zawodników. Myślę, że tutaj obecny rektor, profesor Paweł Cięszczyk, bardzo mocno postawił na sport. Myślę, że będą stwarzane coraz lepsze warunki.